Jest godzina 8:37 w studiu. Jan Parys, ekspert od spraw zagranicznych i spraw bezpieczeństwa, były minister obrony. Dzień dobry panu. Witam. Oceńmy politykę zagraniczną Polski. Jaki był jej największy sukces przez 4 lata dobrej zmiany, a jaka największa klęska? Bez wątpienia największym sukcesem było to, że zostało w trakcie szczytu NATO zostało wynegocjowane stacjonowanie w Polsce kilku tysięcy żołnierzy amerykańskich, bo to zupełnie zmieniło naszą sytuację, jeśli idzie o bezpieczeństwo wobec Rosji. To zresztą zbudowało pozycję naszego państwa w regionie i w Unii Europejskiej. Jesteśmy w tej chwili traktowani przez Stany Zjednoczone jako najważniejszy ich sojusznik wśród państw Unii, więc to jest zupełnie nowa pozycja Polski. A czy my się nie czarujemy, czy nie zasłaniamy sobie oczu tym sukcesem, tą obecnością wojsk amerykańskich, że to nam daje gwarancję? Wiele osób powoływało się na przypadek Kurdów. Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych jest tylko i wyłącznie interesem Stanów Zjednoczonych kierowane, a nie jakimkolwiek innym. Interes Stanów Zjednoczonych to jest utrzymanie wpływów na świecie, w tym w Europie, i blokowanie ekspansji rosyjskiej, i tutaj obrona Europy przed Rosją bez Polski jest praktycznie niemożliwa ze względów geopolitycznych, ze względu na nasze położenie. Jest to o tyle jeszcze istotne, że polskie społeczeństwo i polski rząd są życzliwe wobec Stanów Zjednoczonych, natomiast większość państw Europy Zachodniej jest zdominowana przez środowiska antyamerykańskie, antytrumpowskie i myśli o tym, jak stosunki z USA pogorszyć, a nie jak z USA współpracować. Więc my tutaj jesteśmy na pozycji kraju wyjątkowego i uważam, że powinniśmy dbać o tę pozycję i korzystać z tego, że tak jesteśmy postrzegani. Taka polityka proamerykańska to jest wielka szansa dla nas, jeśli idzie o sprawy bezpieczeństwa, ale również jeśli idzie o gospodarkę, bo Stany Zjednoczone są fantastycznym rynkiem, bardzo ważnym, ogromnym, z którego możemy czerpać i kapitał, i gdzie możemy eksportować, i skąd możemy otrzymywać technologie, więc tutaj jest to po prostu szansa. Powiedział pan, że Stanom Zjednoczonym zależy na kontroli, ale jeżeli popatrzymy na Bliski Wschód, to z tej strategicznej kontroli na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone i Donald Trump się wycofał. Myślę, że to są uproszczone opinie krytyczne, które w ostatnich dniach są tak chętnie publikowane. Ja przypomnę, że Stany Zjednoczone wchodziły do Syrii po to, żeby wyeliminować wpływy ISIS, czyli kalifatu islamskiego, czy terrorystów po prostu. Miało to trwać parę tygodni, a zostały tam wojska amerykańskie kilkanaście lat. Stany Zjednoczone nigdy nie miały żadnej umowy z Kurdami. Dzisiaj nastąpiło, jak wiadomo, porozumienie między dyplomacjami Rosji, Stanów Zjednoczonych co do tego, iż w Syrii będzie strefa wpływów tureckich i strefa wpływów rosyjskich. Natomiast Stany Zjednoczone, przynajmniej z niektórych baz w Syrii, się wycofują. Może nie całkowicie z całej Syrii, ale z niektórych się wycofują. I no nie można na to patrzeć tak z punktu widzenia jednego dnia wydarzeń jednodniowych. Tu idzie o to, żeby Turcja, która od pewnego czasu prowadzi politykę sympatyzowania z Rosją, zaczęła rozumieć, czym jest Rosja jako sąsiad, ponieważ w tej chwili po wycofywaniu się wojsk amerykańskich z Syrii, wojska tureckie będą bezpośrednio narażone na stykanie się z rosyjską polityką, która, jak wiemy, nie dotrzymuje umów i która
zawsze prowadzi do ekspansji. I mam wrażenie, że Trump chciał w ten sposób doprowadzić do sytuacji, w której Erdogan sam się nauczy, czym jest Rosja. Dla Kurdów ten eksperyment nie jest czymś bardzo przyjemnym, bo to oni muszą wyprowadzać się z własnych domów i to oni muszą ginąć od tureckich kul. Tam ludność kurdyjska miała kilka dni, żeby opuścić dotychczas zajmowane tereny, więc to nie jest tak, że tam dochodziło do jakichś gigantycznego ludobójstwa. Niech media nie przesadzają. Mówił o tym Witold Repetowicz, który był na miejscu, czy gigantyczne, czy nie gigantyczne ludobójstwo, ale ludzie ginęli, a też propozycja, którą składają mocarstwa, żeby się w ciągu tygodnia wyprowadzić z własnego domu, dla nikogo nie jest przyjemna. No nie jest przyjemna, tylko niestety Bliski Wschód jest regionem, gdzie wojny trwają od kilkudziesięciu lat i powstaje pytanie, dlaczego Stany Zjednoczone mają przez tyle lat tam inwestować swoje środki finansowe, militarne, w momencie, kiedy tak naprawdę nie mają żadnych interesów. Ameryka nie może być żandarmem na całym świecie. Więc nic dziwnego, że szuka rozwiązań, które pozwolą zredukować tę obecność na świecie. Można oczywiście zrozumieć politykę amerykańską, ale trzeba przypomnieć, że Irak i wojna z Irakiem, zajęcie Bagdadu i destabilizacja na Bliskim Wschodzie to też jest efekt dyplomacji amerykańskiej, która jaki ma cel w ogóle, co chce osiągnąć. Znaczy, ostatnie kilka lat, za czasów, można powiedzieć, jeszcze prezydenta Obamy, no to dyplomacja amerykańska wspierała tak zwaną wiosnę arabską, czyli obalanie rządów, które były dyktatorskie najczęściej, czy półdyktatorskie w Afryce Północnej w imię upowszechnienia demokracji. No i okazało się, że nie prowadzi to do powszechnego ani pokoju, ani szczęścia i że zdestabilizowano państwa, które do takiej normalnej zachodnioeuropejskiej demokracji zupełnie nie pasują, która tam nie jest w stanie funkcjonować, więc cała ta polityka demokratów, która była za czasów Obamy tam lansowana, no właśnie przyczyniła się do destabilizacji. Mało tego, wiadomo, że wielkie ruchy migracyjne, jakie obserwujemy od paru lat, są wynikiem z jednej strony tego, że ktoś finansuje wojnę, z drugiej strony tego, że środki na utrzymanie milionów ludzi zostały zredukowane, między innymi środki ONZ-u, czy środki niektórych państw europejskich, więc nic dziwnego, że te fale migracyjne ruszyły i stały się wielkim problemem. Dla całej Europy i też umożliwiły szantaż, który teraz prezydent Erdogan uprawia w stosunku do Unii Europejskiej. Mówi, otworzę granice i wypuszczę tych uchodźców i zobaczymy, jak będzie sobie z tym radzić Europa. Ale czy nie ma w panu niepokoju dotyczącego sukcesów dyplomacji i wojsk rosyjskich, czyli takich militarnych sukcesów, bo w końcu Bliski Wschód, ważny region, otwarcie rosyjskie na państwa afrykańskie, czyli szczyt w Soczi. Coś takiego nowego dzieje się w tej geopolityce. Znaczy otwarcie Rosji na Afrykę nie jest niczym nowym, bo ona była tam aktywna w latach 60., kiedy powstawały państwa afrykańskie, niepodległe. No ale można powiedzieć, że ta ekspansja rosyjska w Afryce dzisiaj dokonuje się metodami pokojowymi przy pomocy handlu, przy pomocy kredytów, tak jak ekspansja wpływów chińskich. Natomiast Ameryka nie jest w stanie blokować czy kontrolować sytuacji na całym świecie. Musi wybierać to, co jest dla niej ważne. I właśnie nie można porównywać sytuacji z Kurdami do tego, co się dzieje w Europie, czy do naszej pozycji.
A właśnie w tym kontekście, czy ten cypelek europejski, czyli Unia Europejska, jest tak ważna dla Stanów Zjednoczonych? To może jedno pytanie tutaj poproszę o odpowiedź. Unia Europejska jest częścią cywilizacji zachodniej, do której należą Stany Zjednoczone, więc tutaj są nie tylko ogromne inwestycje amerykańskie, ale również jest pewna więź, jeśli idzie o wartości. Trzeba również pamiętać, że na przykład w Niemczech wojska amerykańskie są nie tylko dlatego, żeby Niemiec bronić, bo dzisiaj Niemcy nie są krajem frontowym wobec bloku komunistycznego czy wobec Rosji. Są dlatego, że to się wiąże z wynikami II wojny światowej i Ameryka będzie miała tam swoje garnizony do roku 2045. Położył pan słowa cywilizacja zachodnia, Unia Europejska, Stany Zjednoczone. Czy nie ma pan takiego wrażenia, że ta cywilizacja zachodnia pogubiła się już w stopniu takim, który wyklucza jej uzdrowienie? Cały czas wierzę, że mamy szansę i że w Europie życie trwa co najmniej 2000 lat, więc mimo różnych kryzysów, załamań, epidemii, wojen, więc wierzę, że i teraz narody europejskie sobie poradzą z problemami. Oczywiście jest pewien chaos, ale trzeba pamiętać, że to jest cena tego, iż Europejczycy zawsze chcieli żyć, szanować różnorodność, żyć w pluralizmie i no, to kosztuje, prawda? Że się różnimy i że mamy różne drogi rozwoju. Ale teraz, kiedy sytuacja na tym świecie, no patrzymy i obserwujemy te wszystkie konflikty, które pojawiają się na świecie. Wiemy, że jest jakiś rodzaj politycznego trzęsienia albo przedtrzęsienia ziemi. Chiny, Afryka, Bliski Wschód, Ameryka Południowa, codziennie jakieś nowe, teraz Etiopia, codziennie nowe informacje na temat zamieszek, na temat czegoś, co się dzieje na ziemi. W tym momencie Europa zajmuje się takimi dosyć dziwnymi problemami, rozstrzyga takie dziwne spory i wygląda na to, że nie ma od tego ucieczki, bo to jest dynamika myśli europejskiej, która nie sprzyja takiemu samouzdrowieniu. No, rzeczywiście często władze Unii Europejskiej zajmują się problemami, które same stworzyły, tak jak kiedyś w państwach komunistycznych. Ale to jest kwestia tego, że Unia Europejska była w ostatnim pięcioleciu w rękach ludzi bardzo przeciętnych, bardzo miernych, którzy nie rozumieli tego, na czym polega współczesny świat, którzy czerpali wiedzę z mediów, często z bardzo zideologizowanych i chcieli realizować pomysły ideologiczne, a nie rozwiązywać prawdziwe problemy. Unia Europejska ma ogromny potencjał gospodarczy, polityczny, tylko nie potrafi nim grać, nie potrafi go zjednoczyć woli swoich obywateli. I do tego dochodzi Brexit, który jest coraz bliżej i wygląda na to, że się dokona. No, trzeba powiedzieć, że no, należy szanować, jesteśmy demokratami, trzeba szanować decyzję Brytyjczyków. Podjęli ją w referendum i nic dziwnego, że rząd brytyjski chce tę decyzję wcielić w życie. Jest optymistyczne, że po 3 latach udało się wynegocjować umowę, która jest kompromisem, ale jest do przyjęcia dla obu stron, to znaczy i dla Unii, i dla Brytyjczyków. No i teraz udało się w końcu utworzyć jakąś większość w parlamencie brytyjskim, który zaakceptował tę umowę. Teraz tylko idzie o termin, prawda, kiedy to ten rozwód będzie przeprowadzony. Więc jakiś postęp jest, chociaż było dużo szarpaniny, dużo nerwów i jeszcze nie wiemy, jak duży chaos wyniknie po Brexicie. No. Zaczęliśmy od pytania na temat największego sukcesu, ale była druga część pytania dotycząca największej porażki, jeśli chodzi o polską dyplomację. W czym pan upatruje i gdzie, a może nie było takiej? Ja myślę, że wielkich porażek nie było, dlatego że można wymienić całą listę
plusów tego, co zrobiono, zwłaszcza w okresie pierwszych 2 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no zawsze można się zastanawiać, co można było zrobić lepiej. Myślę, że w tej chwili potrzebujemy przede wszystkim pewnej jednoznaczności wobec Chin i wobec Stanów Zjednoczonych. To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę, że jak powiedziałem, takim gwarantem naszego bezpieczeństwa jest kooperacja ze Stanami Zjednoczonymi i trzeba wszystkim dyplomatom, którzy urzędują w Warszawie i których nasi politycy spotykają na świecie, mówić jasno, jaka jest tutaj gradacja. Rosja jest zagrożeniem, Niemcy są największym sąsiadem, a Stany Zjednoczone są strategicznym partnerem. Żeby było jasne, o co nam chodzi. I z tego powinna wynikać na przykład nasza polityka wobec Chin. Nie może być tak, że my będziemy się uśmiechać do Stanów Zjednoczonych, kooperować z nimi militarnie, a jednocześnie będziemy, że tak powiem, na boku robić jakieś lewe interesy i sprowadzać chińską technologię w dziedzinie informatyki, co podważa zaufanie do nas ze strony Stanów Zjednoczonych, bo trudno, żeby ważny sojusznik posługiwał się technologią chińską, która jest, czy może być wykorzystana do szpiegostwa. To by po prostu podważyło naszą taki handelek mały na boku, prowadzony przez firmy telekomunikacyjne bez zgody państwa, czy za cichą zgodą państwa. To by doprowadziło do utraty zaufania w Stanach Zjednoczonych, więc nie możemy siedzieć okrakiem. Musimy mówić jasno, co robimy, kim jesteśmy, kto jest naszym przyjacielem. Nawet jeśli dookoła nas kwitnie ten handel z Chinami i porozumienia handlowe? Tak, tylko że jesteśmy krajem, który leży na flance wschodniej, który jest najbardziej zagrożony przez Rosję i my musimy dbać o relacje z sojusznikiem dużo bardziej niż, nie wiem, Belgia, Portugalia czy Włochy. Ale co się dzieje w samym Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Czy tam dobra zmiana osiągnęła swoje efekty? Czy polska dyplomacja jest już tą dyplomacją, która w 100% służy Rzeczpospolitej? Trudno mi się na ten temat wypowiadać, bo już od 2 lat tam nie urzęduję, więc niech oceniają inni. Powiedział Jan Parys, były minister obrony, ekspert od polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, gość poranka Wnet. I Wnet na zegarze zrobiła się godzina 8:55. Sięgniemy po płytę Erika i piosenkę Erika Claptona.